I dlatego ja w podtytule pierwszego tomu swojej książki umieściłem takie zdanie: niszczenie wizerunku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No bo tak to, znaczy de facto tak to wyglądało, na zasadzie niszczenia, czy po prostu takiego deprecjonowania, takiego zwalczania. I mnie się wydawało, że jak ta książka się ukaże, to ona już dalszego ciągu nie będzie musiała mieć. Natomiast mogę powiedzieć, że to jest książka bez końca. Bo ten proceder przemysłu pogardy, czyli takiego wyszydzania, wyśmiewania, obrzucania obelgami, drwinami, szyderstwami, ciągle trwa, a nawet się nasila. I o ile kiedyś był skierowany przede wszystkim przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, no bo on jako de facto pierwsza osoba w państwie, więc tym atakom był, na ten atak był najbardziej narażony, przez tak zwany salon, czy Towarzystwo Trzeciej RP, jak to nazwiemy, czy system medialny polityczny Trzeciej RP. Tak teraz ten przemysł pogardy jest coraz bardziej rozszerza swoje działanie i obejmuje, można powiedzieć, wiele milionów Polaków, bo również najbliższą osobę zmarłego prezydenta, czyli Jarosława Kaczyńskiego, również jego rodzinę, ale de facto również jego otoczenie polityczne, jego wyborców, czyli nie przesadzę, jeśli powiem, że w jakiejś części również w państwa uderza przemysł pogardy. Jakkolwiek nie trzeba być zwolennikiem na przykład PiS-u, bo to dotyczy w ogóle całej tej prawej Polski, tak bym to określał. Czyli tych wszystkich, którzy są przywiązani do polskiej tradycji narodowej, do polskich symboli, do polskiej historii, do religii katolickiej i tak dalej, i tak dalej. Ta książka by, ten drugi tom, ona by nie powstała, ale ja po prostu odczuwałem ogromną presję ze strony czytelników, którzy wręcz się domagali, żeby taką kontynuację przedstawić. I to na spotkaniach bardzo często się powtarzało. A poza tym, sam widziałem, że praktycznie każdy dzień przynosi nowe przykłady lżenia, wyszydzania, wyśmiewania, obrzucania drwinami. Ja to dokumentowałem. Także po prostu nie miałem wyboru. Trzeba było to napisać. Zwłaszcza, że dochodziło do takich sytuacji, które jak na przykład 8-9 sierpnia 2010, które ja nazywam Nocą Polskiej Hańby. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, to na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie wtedy zebrał się tłum, bardziej by trzeba powiedzieć motłoch, który robił takie rzeczy jak sikanie do zniczy, jak wyśmiewanie modlących się ludzi, jak parodiowanie papieża, jak ustawianie krzyża z puszek po piwie Lech, jak rozrywanie kaczki pluszowej, i jak okrzyki jeszcze jeden, czyli życzenie śmierci temu drugiemu, który pozostał. Ja już wtedy wiedziałem, że jeśli do tej książki się zabiorę, to ona będzie musiała mieć raczej dwie części, czyli tą pierwszą poświęconą bardziej prezydentowi, ale drugą Jarosławowi Kaczyńskiemu, ponieważ te okrzyki jeszcze jeden albo te szydercze stwierdzenia, że Kaczyński jest tylko jeden, to doskonale świadczyły, w którą stronę będzie skierowany atak. Tak pokrótce, czym ta książka się różni od tej pierwszej? Pierwsza w zdecydowanej większości, właściwie wyłącznie dotyczyła prezydenta Lecha Kaczyńskiego, głównie przed katastrofą smoleńską, ale również w części po katastrofie smoleńskiej, bo przemysł pogardy, proszę Państwa, nie ustał wraz ze śmiercią prezydenta, tylko wręcz, bym powiedział, jeszcze się nasilił i to będą naprawdę dla Państwa, ja zachęcam do nabycia tej książki, wstrząsające czy porażające wręcz przykłady, jak można łamać odwieczne polskie tabu, które mówi, że nie szydzimy ze zmarłych i nie zadajemy bólu tym, którzy ponieśli stratę. A ta książka obejmuje, to jest ta różnica, dwie osoby, czyli obu braci Kaczyńskich. Przed kwietniem, 10 kwietnia i po 10 kwietnia 2010 roku i dotyczy również zagranicy.
bo nie są sobie Państwo w stanie wyobrazić, ile brudów, pomyj takiego plugastwa było również w prasie zagranicznej na temat rządzących wtedy Polską braci Kaczyńskich, ale szerzej na temat Polski, bo to trzeba w takim kontekście patrzeć. Tym razem podtytuł nie jest niszczenie wizerunku, tylko mowa nienawiści wobec Lecha i Jarosława Kaczyńskich przed i po 10 kwietnia 2010. Dlaczego użyłem tego sformułowania? No, mowa nienawiści, po angielsku hate speech, to w tym przekazie lewicowo-liberalnym dotyczy słów obraźliwych czy agresywnych, których rzekomo używa środowisko konserwatywne i prawicowe wobec lewicy, a zwłaszcza mniejszości, w szczególności seksualnych. Ale proszę Państwa, jeśli mowę nienawiści rozumiemy jako używanie języka w celu poniżania i wywoływania nienawiści wobec osób czy osoby, to jest tożsame z przemysłem pogardy i nie ma sensu wprowadzać różnic. I Lech Kaczyński, i Jarosław Kaczyński, i ich otoczenie polityczne, i ich wyborcy byli ofiarami, są ofiarami przemysłu pogardy, czyli mowy nienawiści. Czy ta książka jest jeszcze mocniejsza w sensie przykładów i dokumentacji tego przemysłu pogardy od poprzedniej? No, ja bym powiedział tak. Recenzje, które się ukazywały z pierwszej części książki, no to pisano, że ona jest szokująca, wstrząsająca, porażająca. A ja bym powiedział, że ten drugi tom pisałem na zasadzie reguły Hitchcocka, czyli najpierw trzęsienie ziemi, a później napięcie jeszcze rośnie. Bo rzeczywiście w tej książce znajdą Państwo jeszcze więcej takich odrażających przykładów niszczenia polityków tylko za to, że wyznają pewne poglądy. Pytano mnie, dlaczego w tej książce prawie nie ma komentarzy, bo rzeczywiście obie są skonstruowane na tej zasadzie, że ja daję dokument, czysty fakt. Ja przy każdym zdaniu się nie użalam, o jak strasznie potraktowali czy prezydenta, czy jego brata, czy jego polityków. Po prostu uważam, że odbiorca, polski wyborca jest dostatecznie inteligentny i dostatecznie przenikliwy, żeby na podstawie samych faktów odróżniać dobro od zła i żeby wyciągać wnioski, jakie płyną z faktów. Także przedstawiam po prostu słowa i czyny, tak jak to Miłosz pisał, że spisane będą czyny i rozmowy, więc ja to przedstawiam w swojej książce i myślę, że tutaj wiele nie ma co dodawać. Ta książka jest po prostu z założenia napisana na poziomie faktów, bo w Polsce, w obecnej Polsce mamy problem z prawdą w życiu publicznym, więc najpierw trzeba powiedzieć, jak jest i najpierw trzeba przypomnieć, jak było, a dopiero później, po przedstawieniu faktów, można przedstawiać czy to komentarze, czy jakieś interpretacje. Fakty po prostu mówią same za siebie. No, ja sobie przypominam tak anegdotycznie, w latach studenckich to był absolutnie już schyłek PRL-u i naszym gościem był znany bardzo opozycjonista. Różne pytania padały i nagle ktoś się zapytał, a dlaczego wy nie polemizujecie z komunistami, dlaczego ich nie miażdżycie w polemikach, dlaczego nie wykazujecie wyższości demokracji nad totalitaryzmem. No on się tak żachnął, uśmiechnął, mówi, ale z kim tu polemizować? No, fakty mówią same za siebie, no, system się rozsypuje. I właśnie ja te książki napisałem po to, żeby fakty działały na rzecz wolności, bo no, taka znana postać Joseph Pulitzer, amerykański dziennikarz z przełomu XIX i XX wieku, od jego nazwiska jest od 1917 roku Nagroda Pulitzera przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziennikarstwie. On powiedział, fakty są święte, komentarz dowolny. I tak staram się pracować, pisząc czy to artykuły, czy książki. I no, tą swoją książkę napisałem właśnie po to, żeby fakty świadczyły na rzecz wolności. No, trochę patetycznie to brzmi, ale taka jest istota zjawiska.
Ja swoją książką przeciwstawiam się pewnemu kłamstwu. I pierwsze z tych kłamstw to jest to, że nie ma czegoś takiego jak przemysł pogardy, czyli takiego systemu poniżania, wyszydzania, odbierania czci i godności za to, że ktoś prezentuje takie, a nie inne poglądy. Bo czym jest pogarda? No, pogarda to jest uczucie bardzo silnej niechęci połączone z takim poczuciem wywyższenia się. A przemysł? No wiadomo, przemysł to jest zorganizowana działalność ludzi dla osiągnięcia jakiegoś celu, rozpisana na role czy przy podziale pracy. I tak się to właśnie odbywa w takim medialnym systemie. I dla mnie, mogłem się, że dla Państwa też najbardziej oburzające jest to, że ci, którzy najbardziej nawołują do kultury języka, do jakości debaty publicznej, sami używają najgorszych obelg, najgorszych inwektyw i sami napędzają ten przemysł pogardy. No, ja mógłbym oczywiście mnóstwo dawać przykładów, ale dam jeden ze świeższych. Publicysta Jacek Żakowski. On użył, i to żebym się nie trzymał wyłącznie Kaczyńskich, pod adresem Jarosława Gowina użył sformułowania, że to jest chwast. Chwast w polityce. No, proszę Państwa, czym jest chwast? Chwast to jest rzecz do usunięcia, to jest coś niepotrzebnego, do zniszczenia, do wytępienia, prawda? W polskiej kulturze, czy jakby w naszej przestrzeni publicznej, chwast jest jednoznacznie kojarzony. Na pewno Państwo pamiętają film Psy 2, Ostatnia krew. I tam jest taka scena w więzieniu, gdzie skazany więzień na karę śmierci używa takiego sformułowania: wyrwałem chwasta, tak? Gra go tam Sławomir Sulej, taki łódzki aktor. No taka kultowa scena, ale wyrwać chwasta, on tam opowiadał, jak zabił kobietę, która przepijała pieniądze, choć dał na dzieci, i jakiegoś sadystę, mordercę obułka trupił na zasadzie wyrwać chwasta, czyli kogoś kompletnie nieistotnego, przeszkadzającego. I ten sam Żakowski na tym samym portalu gazeta.pl, tyle że w 2008 roku, o prezydencie swojego państwa mówił, że ma problemy psychiczne, że nie panuje nad tym, co robi, nie panuje nad tym, co mówi. Tam ci, którzy uczestniczyli w tej dyskusji, mówili, że to jest nie głowa państwa, tylko woreczek żółciowy państwa i tak dalej, i tak dalej. A odnosiło się to do sprawy Moniki Olejnik i tej scysji, która rzekomo zaistniała, ale ona nigdy nie została udokumentowana, nigdy nie została nagrana, spisana, znaczy nagrana na taśmie filmowej czy magnetofonowej, więc można tylko polegać na relacji dziennikarki. No, ja już nie wspomnę o Zbigniewie Hołdysie, muzyk rockowy. Jesteśmy w sali parafii katedralnej, więc ja nie chcę używać wulgarnych słów, ale on dwukrotnie, raz w wywiadzie, a raz na Facebooku, pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, użył krótkiego słowa na HU i kończone na J. Tak samo jak zresztą, tu wstyd mi, że jestem z Poznania, dyrektorka Teatru 8 Dnia pod adresem nowego papieża Franciszka używa tego samego słowa. Więc jeśli takich słów się używa, a jednocześnie się nawołuje do tego, żeby zachować kulturę języka i nie atakować ponad miarę, to jest to czysta hipokryzja. I to jest właśnie zasmucające, że są oskarżenia o sianie nienawiści ze strony tych, którzy najbardziej ten proceder uprawiają, no bo przybywa nazwisko Stefana Niesiołowskiego. Czy Państwo znajdą w ogóle jakiegokolwiek polityka po stronie tej prawej Polski, który krzyczy do kobiety WON, który się ucieka już prawie do ręka czynu, odpycha jej kamerę pod adresem dziennikarki? Bo w podtytule mojej książki jest mowa nienawiści. I teraz tak, Państwo na pewno słyszeli takie określenia typu ham, alkoholik, dureń, kurdupel, bo to się pojawiało często. Zresztą było to przedmiotem dochodzenia prokuratorskiego, czyli w niektórych przypadkach sądowego, i zawsze orzekano, że to nie znieważa. Można mówić o prezydencie, że jest hamem, kurduplem, wariantem, nie znieważa. Te słowa są znane, ale w obu moich książkach udokumentowane co do daty, co do nazwiska osoby, okoliczności, są również takie sformułowania. Ja Państwu kilka przeczytam. Więc o prezydencie państwa oraz o liderze opozycji używano takich sformułowań.
jak wspomniane już Q i na końcu J, posraniec, S czy kropek syn, jełob żałosny, parszywa postać, hipokryta załgany, nekrofil, popapraniec, paranoik, obrzydliwa postać, świr, wariat, łajniak, trup, psychopatyczna postać, patologiczny zabójca, kuku na muniu, wampir, bachor, rosyjski agent, karny, moralny, mały człowiek, alkoholik, psychopatyczna osoba, kłamca, chory, niedojda, skończony, tchórz, nędzny agitator, szkodnik, najgorszy prezydent, antyprezydent, kukiełka, podruba, skamielina, dziad za światów, karzeł moralny, bolszewik, awanturnik, szatan, pocieszna figura, fałszerz historii, antypatriota i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to nie są wypisy z forów internetowych, anonimowych. To nie są okrzyki z manifestacji na ulicach. To nie są wpisy blogerów. To nie są płatne wpisy tak zwanych troli czy hejterów, którzy za pieniądze wpisują w internecie jakieś obraźliwe zdania. To nawet nie są cytaty z takich pism jak Nie czy Fakty i mity. To są, proszę Państwa, słowa wypowiadane przez wicemarszałka Sejmu, przez ministrów, przez byłego prezydenta, przez wiceszefa klubu parlamentarnego, szefa komisji sejmowej i przez kilku uznanych celebrytów. Publicznie, otwartym tekstem w mediach szeroko dostępnych.